Siemanko, z tej strony El Diablo, to jest już 9 i zarazem ostatni odcinek ciekawostek z Boiling Point. Ostatni, ponieważ nie mam już nic ciekawego do pokazania, a ten odcinek nie będzie już taki jak poprzednie, gdyż będzie 6, a nie 10 ciekawostek. Mimo wszystko mam nadzieję, że będzie się wam podobało, podobnie jak cała seria. No i co, możemy już zaczynać. Jeszcze nie było mowy w żadnej ciekawostce o dubbingu w grze. Wiadomości o tym są raczej ubogie, ale dzięki Filmwebowi możemy się dowiedzieć o dwóch osobach, które podkładały głos do gry. Pierwsza osoba, którą przedstawię, to człowiek, który udzielił głosu Saulowi, jaki wygląd bohatera był tworzony na podstawie wyglądu tego aktora. Tą osobą jest... Now, we are really obsessed about this show at the magazine, and it's mostly due to the guest we have here today. Please welcome the man who would be Habib Marwan, everyone, Arnold Vosloo. Welcome. Thank you. So I look back over your career and I've noticed that you've played Darkman 2 times, mm-hmm. The Mummy, of course, several times, and now this character. Are the bad guy characters coming to you, or are you going to the bad guy characters? Probably a bit of both, you know, probably a bit of both. The bad guy is always the most fun. Always, always say you get to start the fire, you know, you walk in through the front door and throw a chair through a window and kiss the girl and burn the house down, and then the good guy has to come in, you know, and put out the fire and bandage the girl, so. Arnold Vosloo to południowoafrykański aktor znany z takich filmów jak Mumia, Nieuchwytny cel czy Krwawy diament. Drugi aktor, o którym będzie mowa, to Matthew Getchy, Amerykanin pochodzenia prawdopodobnie węgierskiego. Nie jest nigdzie napisane, komu w Boiling Point podkładał głos. Oto fragment z gry Yesterday, gdzie Getchy podkładał głos jednemu z bohaterów. Get me out of here, and you'll have all of eternity to take revenge. Do you want to torture me? Go ahead. I know that you'd like to. Skin me alive with a nail clipper. Drive nails into my eyes. Pop my gonads with a pair of pliers. Smash my teeth with a hammer. Tie off my veins and my legs and make me walk. Rip off my limbs. Sand my skin off until you reach the bone. Make me swallow my lower intestine. Nie wiem, komu mógł w grze podkładać głos. Jak macie jakieś pomysły, to możecie pisać. Sam Getchy to mało znany aktor dubbingowy. Nawet jak pojawia się w jakichś znanych produkcjach, to nie jest wymieniany nawet w czołówce. Ponoć występował w filmach Briana De Palmy czy Tomasa Winterberga. Najczęściej podkłada jednak głos w grach dla dzieci. Podkładał na przykład w grze Rayman 3 Hoodlum Havoc, Test Drive Unlimited czy Artur i Zemsta Maltazara. Ponoć wystąpił również w filmie Joana d'Arc, ale nie wiadomo, kogo tam grał, bo nie wymieniono go w czołówce. Przynajmniej my mamy przyjemność go słuchać, komukolwiek podkłada głos. Zabieramy się za kolejną ciekawostkę. Niemożliwe jest dojechanie czy dolecenie do laboratoriów Caruzzo, a wszystko to przez promieniowanie wokół czarnej wieży i możliwości przejęcia kontroli ludzi Caruzzo nad intruzami. Dlatego wszelkie pojazdy, im bliżej są laboratoriów, prędzej odmówią nam posłuszeństwa. Saul pod koniec gry otrzymuje chip od doktora Luigiego, dzięki czemu może się dostać do laboratoriów, a ludzie Caruzzo nie mogą przejąć nad nim kontroli. W grze jest wielu zleceniodawców, którzy za różnego rodzaju przysługi mogą dać nam zarobić. W tej ciekawostce skupię się raczej na tych drugoplanowych, czyli nie będę mówił o jakichś ważnych postaciach, na przykład generał jakiejś bazy rządowej, czy o komendancie Ricardo, a nie o bandycie z Pueblo Faro, który ma jedną prostą robotę. Chodzi mi o zleceniodawców, o których możemy się dowiedzieć przypadkowo od ważniejszego zleceniodawcy, albo jak przypadkowo wejdziemy do takowej bazy. Pierwszym takim zleceniodawcą będzie Bossman, który znajduje się w bazie rządowej OMP-6, dający nam misje, które wymagają umiejętności pływania motorówkami oraz łodziami. Drugi zleceniodawca to Leoncio, szef lotniska mafii, a żeby dla niego pracować, to trzeba rzecz jasna umieć latać helikopterami i samolotami. Pracując dla niego, poznamy również innego szefa lotniska, Jorge, do którego musimy przeważnie dostarczać towar.
Trzeci i ostatni zleceniodawca to pan botanik, mafiozo, który ma dla nas kilka prostych i dobrze płatnych misji. Zabieramy się za kolejną ciekawostkę. Natknąłem się podczas gry na pewnego bandytę z motorówką nieopodal wodospadu. Nic o nim więcej nie wiadomo. W trakcie gry możemy natknąć się na różne grupki jeżdżąc po dżungli. Tutaj przykładowo mamy grupę partyzantów, którzy w przerwie od strzelania robią sobie w szamę przy czołgu, przypalając mięso. Tego typu grupek w grze jest więcej. Sam natknąłem się na podobne grupy bandytów czy Indian. Czas na ostatnią ciekawostkę w serii. O tym, że w grze możemy strzelać dwoma Uzi, to wiedziałem już dawno, jednak nie wiedziałem, co trzeba zrobić, aby to się stało. Jednak stosunkowo niedawno dowiedziałem się również, że można strzelać dwoma pistoletami. Dwoma rewolwerami i glockami z tłumikiem nie można strzelać. Sprawdzałem. Nic więcej do pokazania nie mam. Nie ma co ciągnąć z serii, bo już ciekawych rzeczy niestety nie ma. Mam nadzieję, że seria się wam podobała. Wiem, że to dziwne, że robię ciekawostki z tak mało znanej gry, ale to chyba lepsze niż milionowa seria z GTA. Wolę zrobić coś, o czym mam pojęcie. Zresztą na moim kanale pojawi się jeszcze sporo mało znanych, lecz godnych do polecenia produkcji. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, komentował El Diablo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.